Dzień dobry. Witam w piątkowym komentarzu Liberté. Już dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie trwa wojna w Ukrainie, wojna spowodowana agresją rosyjską. I przez te dwa tygodnie, jeszcze do niedawna, myślę, że jeszcze 3-4 dni temu można było powiedzieć, że nasza wewnętrzna polska debata polityczna, nasz ostry, jak wiemy od lat, spór polityczny zostały zawieszone, jednak w ostatnich dniach widzimy, że te wewnątrzpolityczne tematy sporne, oczywiście również, a przede wszystkim nawet w kontekście sytuacji na Ukrainie, wracają. Wracają te spory. Prawdopodobnie było to nie do uniknięcia, zwłaszcza, że jedną z głównych przyczyn formułowania zarzutów pod adresem obozu władzy ze strony opozycji jest niewystarczające przygotowanie rządu i instytucji rządowych na działania związane z pomocą i przyjmowaniem ukraińskich uchodźców. Ale spory polityczne wracają też szerszą ławą. Mamy dyskusję na temat próby wrzutki dotyczącej zwolnienia z odpowiedzialności urzędników państwowych, która to wrzutka zostać miała umieszczona w ustawie o pomocy ukraińskim uchodźcom. Innymi słowy, można powiedzieć, podsumowując ten wstęp, że życie polityczne w Polsce zaczyna powoli wracać do normy. Do normy, która oczywiście, jak świetnie wszyscy wiemy, nie była normą zbyt wysokich lotów. Jeszcze konflikt polityczny nie rozpalił się tak mocno jak przed połową lutego, ale niewątpliwie coraz mocniej się tli. W tym kontekście można więc się zastanowić, jeżeli już mówimy o kwestiach polityki tutaj polskiej i sytuacji, jaka jest w Polsce pod rządami PiS-u w nowych realiach ataku rosyjskiego na Ukrainę, przede wszystkim trzeba zapytać, czy te wydarzenia za naszą wschodnią granicą wpłyną na swoistą ideologiczną i mentalną reformę partii, która w Polsce rządzi, czyli innymi słowy, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica zmienią się wskutek tych doświadczeń, które obecnie mamy przed oczami. Czy wojna rozpętana przez Putina w Ukrainie zniechęci PiS, aby kopiować, iść śladem niektórych rozwiązań autorytarnej Rosji, które przez ostatnie lata ewidentnie obserwowaliśmy i które spędzały nam sen w powiek, czy kiedyś Polska nie zmieni się w kraj rządzony podobnie, jak rządzona jest Rosja Putina. Czy PiS zauważy, że podąża drogą ku temu, aby sądy były w pełni kontrolowane przez władzę wykonawczą, tak jak jest w Rosji? Czy zauważy, że niewłaściwym jest przejmowanie prokuratury i służb specjalnych jako agendy partyjne po to, aby w sposób naciągający, naginający prawo stosować ich do walki z opozycją i ją podsłuchując tak, jak działo się przez te wszystkie lata w Rosji? Czy zrezygnują z przejmowania pod partyjną kontrolę kolejnych mediów, czy przywrócą publicznej telewizji i Polskiemu Radiu funkcję rzeczywiście mediów publicznych, do których na równych zasadach dostęp mają wszystkie siły polityczne, a dziennikarze, tak zwani dziennikarze tych mediów, nie wchodzą w rolę partyjnych siepaczy partii władzy, tylko prowadzą tego rodzaju dyskusje i programy w sposób neutralny, tak aby te media, jak TVP, nie wyglądały tak samo jak telewizja rosyjska. W końcu, czy widząc również zaangażowanie setek, jeśli nie tysięcy organizacji pozarządowych w pomoc uchodźcom, przestaną również walczyć z tym sektorem, uważając, że wszystko, co poza kontrolą rządu, jest zasadniczo podejrzane, tak jak myśli się w Rosji, gdzie sąd zakazuje działania organizacji Memoriał. Czy wojna otworzy oczy ludzi PiS-u na prawdziwe oblicze ich dotychczasowych sprzymierzeńców? Viktor Orban, ten najbliższy sprzymierzeniec, wydaje mi się, dał najwięcej pretekstów, aby PiS zmienił podejście do sojuszu z tym panem. Nie tylko chce blokować sankcje, nie tylko jasno mówi, że będzie nadal kupować energię
od Rosjan, że będzie wspólnie z Rosjanami realizować wielomiliardowy projekt budowy nowej elektrowni jądrowej, ale wręcz krytykuje Polskę rządzoną przez PiS, a więc de facto krytykuje PiS w kontekście polskiej i pisowskiej polityki wobec Rosji. Wydaje się być oburzony, że Polacy, w tym również PiS, chcieliby przyjąć Ukrainę do zachodnich sojuszy i przesunąć granice strefy wpływów rosyjskich na stałe, na obecną wschodnią granicę Ukrainy. Orban jest tym oburzony, choć dla PiS-u to chyba oczywiste cele. Może więc sojusz z Orbanem powinno się odłożyć ad acta. Le Pen, Salvini, który dostał ciekawą lekcję od prezydenta Przemyśla, to oczywiście podobne przypadki i podobne sojusze, których dziś chyba trzeba się wstydzić i z nich przede wszystkim zrezygnować. Czy wojna i sytuacja, reakcje państw Zachodu, nawet jeśli spóźnione w niektórych przypadkach, na agresję rosyjską w Ukrainie, otworzą ludziom PiS oczy na znaczenie sojuszy z Zachodem? Sojuszy tak bardzo zaniedbanych przez te niemal 7 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak wiele narosło zarówno w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami to już w ogóle, ale też większością innych państw Unii Europejskiej, jak Francja, jak Holandia, jak również nasi sąsiedzi z Grupy Wyszehradzkiej. Narosło tutaj bardzo dużo różnego rodzaju, nie tylko nieporozumień, ale też doszło do wielu spięć, które spowodowały, że poziom wzajemnej sympatii i zaufania pomiędzy tymi krajami a Polską uległ radykalnemu ograniczeniu. Dziś jasnym jest chyba dla wszystkich w Prawie i Sprawiedliwości, jak wielkim skarbem, jak istotnym fundamentem racji bytu i dalszego istnienia państwa polskiego są nasze dobre, oparte na realnej sympatii i przyjaźni sojusze z krajami Zachodu, z krajami Unii Europejskiej, krajami NATO. Wydaje mi się, że czas porzucić politykę pogłębiania konfliktów z krajami Zachodu i starać się odbudowywać tam prawdziwe relacje. Ta sytuacja, która obecnie jest, również dzięki zasługom polskim i tym, co Polska robi dla ukraińskich uchodźców, to jest idealna okazja, aby wyjść z tego zaklętego kręgu pogarszających się relacji z państwami Zachodu i wejść w realia, w rzeczywistość nowego początku. To jest najważniejszy wniosek, który chciałbym tutaj sformułować i zachęta dla ludzi PiS-u, aby rzeczywiście przemyśleć relacje z państwami Zachodu. Mniej krytyki, mniej niechęci, mniej niesnasek, a więcej współpracy i autentycznych oznak przyjaźni i sojuszu. W końcu, czy wojna otworzy oczy ludzi PiS-u na ideologiczną agendę Rosji? Czy nawet nie akceptując oczywiście wszystkiego tego, co dzieje się w krajach zachodnich pod względem przemian społecznych, przemian społeczno-ideowych, przemian obyczajowych. W ramach zachodniego układu światopoglądów jest miejsce dla rozsądnego konserwatyzmu w znaczeniu tradycyjnego konserwatyzmu, jaki funkcjonował tam od kilkuset lat, realizowany przez partie centroprawicowe, przez ruchy centroprawicowe, środowiska centroprawicowe. PiS może ponownie wpisać się w ten europejski nurt, powiedzieć jednoznacznie nie innemu, w cudzysłowie, rozsądnemu konserwatyzmowi, który proponuje Władimir Putin i który chce przekonać europejskich prawicowców do odwrócenia się od zachodnich wartości. Przypomnijmy, że o te zachodnie wartości, o wolność, o równość wobec prawa, o liberalną demokrację, także o państwo prawa, Ukraińcy przelewają obecnie krew, dlatego że chcieliby, aby ich kraj na tych wartościach się opierał. Propozycja Putina idzie w drugą stronę. Czas powiedzieć jej, Zjednoczona Prawica, czas powiedzieć tym propozycjom Putina, wszelkim propozycjom Putina, jednoznaczne i gromkie nie. Mimo wszystko życzę Państwu dobrego weekendu.